Sylwia, witam, witam. Sięgam, tym razem pójdzie lepiej, a inne kłamstwa będę sobie wmawiał. Muszę przede wszystkim sobie przypomnieć, jak ta mapa wygląda. Znaczy, ja ją mniej więcej kojarzę i nie podoba mi się, że ją kojarzę, bo... Kojarzę, że była okropna. Przez to, jak się przynosiło tam jedno odcinek na początku, ale to zobaczymy zaraz. Cześć, specjalnie, witam, witam. Chyba z Mieszkiem będzie lepiej zacząć, bo ostatnio miałem paskudny problem z ekonomią, a to jednak trochę kasy na tyle jest. Może pozwoli mi to lepiej wystartować i szybciej jakoś wyruszyć z kopyta, że tak tłumimy. A spróbujmy, tak. Mamy jeden samek. Chciałbym. Ewidentnie chciałbym parę harpi przekazać w domu. To cześć, tatko, witam, witam. Mieszek daje mi 500 sztuk złota dziennie. W sumie mu tyle może go nosić, to nie jest jakiś wielki problem. Bo się zastanawiałem, czy na pewno może, ale nie widzę powodu, dla którego miałaby nie móc w tej chwili. Jak będę miał zapełniony ekwipunek, to będę mógł się zastanawiać, czy na pewno jestem w stanie sobie pozwolić, ale na razie nie ma z tym problemu. Czy to jest jakieś drewno? Nie wygląda. Drewno było chyba gdzieś dalej kawałek. Jep, drewno było kawałek dalej. Na koszniku wolałbym się nie rzucać. Zwłaszcza, że nie jest mi jakoś bardzo pilnie potrzebne. Co tu jeszcze było? Były elfy, które czegoś broniły, ale chyba niczego ważnego. Było parę harpi za darmo do wzięcia. Co tu jeszcze mieliśmy? To tak, że były jednostki w miarę wysokiego tiera na początek. Magowie. Tu już bohater do mnie idzie trochę szybciej niż się spodziewałem. I w takiej sytuacji bardzo się cieszę, że... Tak się powiedzieć. Bardzo się cieszę, że oni nie mają na początek jakiejś bóg jak dużej armii. To nie było to, że się spodziewałem. No i dajcie mi kuźnię. Ty chodź tutaj. I cieszę się też, że nie przekazałem Mieszka na wypadek, jakby ich bohater miał jednak mnie pokonać. W sensie pokonać mi tę bohaterkę. Ale wydaje mi się, że ja mogę z nim wygrać teraz. Tak, zdecydowanie mogę. Jedyne co, to muszę uważać, bo on ma bardzo dużo... Chciałem powiedzieć, że ma bardzo dużo mocy magii, ale widzę, że jednocześnie ten... Że jednocześnie prawie w ogóle nie ma many. To jest ta... Twitch Leona. Some Spice. To na pewno. I nie jest to coś, czego się spodziewałem. Oni pewnie wzięli są harpy, a niestety. Ale, you get used to it. Oni gdzieś tu zamek mieli, tu jest. Zdążę? Zdążę. Darmowe miasto. Jeżeli dobrze pamiętam, to... To miasto... tak naprawdę było jedynym, które oni tu mieli, więc w tej chwili mam spokój na chwilę. Mutar niech posiedzi w mieście, wiwerny plus 5 mnie aż tak nie rajcują, grupa ważek. Wait. Strzel ze strzałką. Broń się, strzel. Broń się. Bardzo dobrze tu stracić, to nie jest wielka strata. To był niebieski klucznik i on mnie odgradzał od reszty niebieskiego, jeżeli dobrze pamiętam. Więc jeżeli chcę się po prostu bezpiecznie rozwijać, to mogę siedzieć tutaj na razie.
Pytanie, czy ja chcę to robić, czy ja nie chcę tego robić. Bo boję się, że jeżeli go nie zaszuję, to skończy tak jak ostatnio. Że on po prostu będzie miał obrzydliwie dużą armię, bo on chyba ma o jeden zamek więcej niż ja, jeżeli dobrze pamiętam. Więc powinienem chcieć go raszować. Tu nie przejdę, bo upiornie jest zerza, no upiorny też zdecydowanie nie chce się pchać. Ale powinienem być w stanie sobie trochę jednostki polepszać. Tu nie jesteśmy na targowisko jeszcze. Iść po co glodytów. Zastanawiam mnie, czy mógłbym to zrobić w ten sposób, że... idę z obecną armią i próbuję ich pobić. Domyślam się, że mogę być odrobinę za słaby, ale sprawdzić nie zaszkodzi chyba. Na labirynt brakuje mi klejnotów i będzie mi ich jeszcze raczej brakować niestety. Tutaj ratusz. Czy ja coś jeszcze mam do wzięcia tak za darmo? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Te okrusznika i tak muszę ogarnąć. Ty możesz tu siedzieć, bo raczej nic więcej nie zrobię. Zamek poproszę? Nie chcę wykupywać jeszcze jednostek, żeby w następnej turze mieć kapitol. Tutaj mogę harpie. Kapitol. Może nie być mnie stać na wszystko, co bym chciał, ale chyba jakoś to przeboleję. Mam przynajmniej taką nadzieję. I tak będę musiał podejść po tego, po krusznika. Dobra, bijemy je. Albo ich nie bijemy, to może być dużo gorsze niż mi się wydawało z początku. A teraz zobaczymy jak bardzo. Nieważne. This is not fine. Zło, czy nie? Czemu morale nie tak chodzi? Proszę, niech wam morale tak nie chodzi. Lep. Ach, prawie jak za darmo. Sięgam. Mnóstwo żywiołaków magmy to odrobinę za dużo. Ale fajnie, no to wpadło, co mogę zamienić na labirynt. Skocz tu po troglodytu, skocz po harpie. Ej, dobra, teraz ile ja stąd mogę wykupić i dlaczego mniej niż bym chciał? Dużo mniej niż bym chciał. Gdzie jest? Dobra, zasuwaj pokrusznika w takim razie. Tu nic nie zrobię, tu nic nie zrobię, bo kasy nie mam. Aż w jakim magmy się mnie obecnie boją, co jest dla mnie lekkim zaskoczeniem, ale pozytywnym, I guess. Na smoki i tak mnie za szybko nie będzie stać, to jest najgorsze chyba. Najgorsze jest to, że jak tak patrzę, to... mam wrażenie, że... nawet mając... te sakiewkę złota, że wciąż nie jestem w stanie sensownie utrzymywać tego armii. Trochę mnie to przeraża, nie będę kłamał. Jednocześnie jakaś część mnie naiwnie wierzy, że oni też nie mogą sobie pozwolić obecnie na armię i że przez to mogę mieć jakąś tam przewagę, jeżeli teraz zaatakuję. Przy czym pamiętam, jak obrzydliwie wysokie statystyki miał Oldwald i tego się trochę boję.
to jest bazyliszki, a to whatever. Tu są oczęta i gryfy, które się mnie nie boją. Czemu wy się mnie nie boicie? Jeszcze raz. Może są zaprogramowane po prostu, żeby zawsze walczyły. Niektóre jednostki tak mają. Pinki, kiedy to pinki. Dopiero co skończyłem jednego monotypa na prywatnym przejściu, że tak powiem. Daj mi chwilę odpocząć. Tutaj są drzewce i kopalnia złota. Ta kopalnia złota powinien chcieć dodać jak najszybciej. 1500 złota. Spróbujmy na razie dobudować budynki do jednostek. Aha. Ty w ogóle się stąd usuń na chwilę. Bazyliszki chcą dołączyć do mojej armii. Podstawowe odkrywanie, and I want to fucking die. To jest dosłownie, czytaj oto zapis, bo dostałeś nie tą umiejętność, co chciałeś, Tier. Czemu oni tak robią, uwaga? Ja nie rozumiem. Czy ja mogę tu przejść? Pewnie nie. Dopóki nie noszę bohaterki. Dobra, chcę tu zamek dla dodatkowych jednostek. Grupa drzewców, dużo trapatytów. W ogóle mam wrażenie, jak teraz sobie, że monotype flying jest jednym z prostszych, jaki można było sobie wymyślić. Co ty masz się odkrywanie? Biorąc pod uwagę, jak dużo mamy dostępnych opcji w takim monotypie, podobnie jest normalnym. Normalnym mam wrażenie, że byłby silniejszy w generacji pierwszej, a nie w remake'ach. Kampanii Inferno w Heroes 5 i nie da się pobawić Infernem doskonale. O czym tam grasz w takim razie, jak nie Infernem? Czarnie, siarki nie mam. Niekoniecznie mam na to kasę. A? Tu byłem, tu nie byłem. Czy ja padę muszę zrobić magazyn zasobów? Jeden się przyda. Niekoniecznie jakoś dużo więcej, ale niech ten jeden przynajmniej będzie. Pierwsza ucieczka, drugie to wyścig, trzecie miasto nie można dodać maksetkę podbija szelfy. Przecież jak czysta zabawa. W skrytce byłem, tam nie byłem potencjalnie jeszcze. Ale w tej chwili to mam wrażenie, że ja chcę już iść na nich. Bo ostatnio pamiętam, jak się skończyło, jeżeli nie poszedłem na nich odpowiednio szybko. Może tylko skoczę do miasta jeszcze tutaj. Nie stać mnie wciąż na wszystko oczywiście, ale... Trzeba handlować trochę. Tym to się ma parę klejnotów. Tego nie ma. Dobra, spróbujemy podlecieć do nich. Ruta. Smoki. Zdążę po smoki? Zdążę po smoki.
Nie, moja mankora, no. Akurat dobrze się składa, że kończę tydzień wtedy, kiedy będę mógł mieć się za smoki. Tu więcej nie zrobię, tu więcej nie zrobię. Zawsze to jednego smoka więcej jest. Zanim wyruszę na podbój. Ach. Czekaj, labiryntu nie mam, bo nie mam klejnotów. Może zaraz będę miał klejnoty? Zobaczymy. Na pewno nie, jeżeli będę tak dalej robił. Amen. Na razie potrzebuję wiataki podwiedzać. Dobra, i teraz co tu było? Jest kadłub z żywiołakami. Mistrzowska logistyka. Ja nie wiem, czy nie będę żałował, że mądrość nie wziąłem. Parę klejnotów, czyli to, czego potrzebowałem. Dajcie mi, żeby te minotaury były. Minotaury ostatnio zauważyłem, że były na tyle silne, że powinienem je chcieć. To był czerwony klucznik. Czerwonego klucznika jeszcze nie miałem. Widziałem ich bohatera chyba. Jest Alamar. Ten, którego można było odratować. Ruch uciek. Tak, chcę tę kopalnię i chcę przy okazji bohatera ubić w miarę możliwości. On nie powinien być jakoś specjalnie silny. Spacja, podejdź. Czy ma slow tej by się przydał? Nie jestem pewien, czy to nie będzie tak, że jak tylko ten, że jak tylko przyjdzie ich tura, to ucieknie. To jest dokładnie to, co się stało. Kopalnia złota, przyzwanie okrętu. W ataku parę klejnotów. Na smoki mi jeszcze dość długo nie będzie stać, jak tak patrzę, bo siarka. Chyba, że zamienię rtęć na siarkę. To i tak chyba potrzebuję jeszcze 2 tur. O tyle dobrze, że będą mi dzięki temu smoki na przyrost, że tak to ujmę. Czy jak będzie przyrost jednostek, to wtedy dostanę te? Dostanę smoczy 2. Bo to w następnej turze będzie. Będę miał smoczy jaskinie w tym mieście. To by się zgadzało. Tak. A ja się idźcie zaraz po te smoki, co? Bojka nawigacyjna i chcę tu smoki. A to chyba na razie mocno jeszcze minotaurę. Idź po smoka. Trochę jednostek na pewno stracę, zdaję sobie z tego sprawę, ale jak to bywa, nic na to nie poradzę. What to do now? Bo to chyba nic więcej nie było oprócz tego. No, mogę co najwyżej udawać, że zgadniam resztki. Mam nadzieję, że nie wypadło mi nic ważnego. Chyba minotaury, jeżeli już, ale też nie jestem pewien. Wezmę to, wyląduję na chwilę. Idź po smoka. To nic nie zrobię. Mam dużo armii ogólnie, tylko. No właśnie, pytanie, czy jestem w stanie ją przesłać sensownie. Dopóki nie mam tego. Dopóki nie mam klucznika odblokowanego, to chyba nie. Rękawice mi się przydadzą, żeby szybciej biegać. Wezmę sobie w sumie wszystko. Zaszkodzić nie zaszkodzi, zawsze to dodatkowe cele. Dla wrogów. Ulepsz chimerki. Tu nic nie ulepszą. Czy ja wiatraki odwiedzałem w tym tygodniu? Chyba nie. Nie. To trzeba naprawić. Tutaj nic nie było, więc morale proszę mi się kochać. Kolejne smoki. Tu nic nie ulepszę więcej. I tu mnie nie stać, należy coś ulepszyć. Czy ja
byłbym potencjalnie w stanie w tym drugim mieście smoki zacząć się rekrutować. Wydaje mi się, że musiałbym z dużo kas na to poświęcić. Więc to raczej odpada. Wezmę tutaj wyrekrutuję bohatera. Żeby łatwiej mieć się chodzić do tego drugiego ataku. Chodź po smoki. Moje oczy, nie. Moje złe oczy. Kościak nic nie było. Zielonego też jeszcze nie było. Gdzie ty jesteś i po co ty miałaś iść? Miałaś iść po wiatek, ale już nie potrzebujesz. To zostań tutaj w takim razie. To jest jaki był mój plan? Tutaj smoki potencjalnie, to potrzebuje 13 siarki, to jest chyba za dużo mimo wszystko. Czy jestem w stanie teraz nawet 11 i często to jest za drogo, żeby nie było stać? Bo nawet jeżeli chciałbym 9, to nie będzie mi potem stać na rekrutację jednostek. A, to odpada. Możesz iść po smoka. A, ty tu stój. Nie zdziwię się, jeżeli się okaże, że ten... Że... O Boże. Smoki. Tak. Trzy rtęci, trawodyci. Nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że z wiataków bym nagle dostał. Wysiarkę. Daj smoka. Mutare płyń. To jest paskudne. Tak na turę dosłownie przed się skończyć. Dobra. Weź wszystkie jednostki. Weź wszystkie jednostki i leź do drugiego miasta. Tutaj będę musiał leczyć mantykory i miotary, jeżeli będę chciał to przekazać. Dlaczego na miotary potencjalnie mnie stać, jeżeli tak zrobię? Teraz pytanie, w Grossland się szło? To jest Gunnar na pewno, którego powinienem być w stanie pobić. Zaraz się okaże, że pierdolę głupotę. Aaa, this is fine. Aczkolwiek ma dużo złych oczu całkiem. Co mi się najbardziej przyda? To jest pytanie. Haste czy slow? Marzę, że haste będzie przydatniejsze. Bo ja muszę do nich szybko podlecieć. To zabije potencjalnie jedną, trochę mało. Hej. Strzel to? A, super. Jakim cudem on smoki spowolnił? Ha. To mnie zastanawia. Czym jest ta walka? Poza tym, że... To jest 100% przekleństwa w przekleństwie. Przysięgam. Wiecie co. Najgorsze jest to, że ja zdaję sobie sprawę, że mam spore staty z tego, a boję się, że wyskoczy do mnie znowu ten przeklęty Oswald.
absolutely fucking cursed. Przysięgam. Bo teraz tak. Ty... Odłóż wszystko tu. Z czego to się da ulepszyć poza smokami. Wracaj do wiatraka. Ale w pierwszej kolejności smoki, potem to, potem to, potem to, potem to. I chyba na tyle mniej więcej mnie stać. No na trochę jeszcze, ale nie jest to specjalnie dużo. Dobra, idź po kolejny ten, po kolejny statek, bo jak już mam czerwonego klucznika, to mogę iść z posiłkami. Wydaje mi się, że jeżeli teraz przejdę tak nieco bardziej na bieżąco, a nie dam się Oswaldowi rozwinąć, to powinienem być w stanie to jakoś ogarnąć. Przynajmniej mam taką nadzieję. A jak wszyscy wiemy, nadzieję matką głupich. Podkradnę sobie parę tych. Parę chimerek. Czy tam mam tykor? Oni mieli zamek na dole, jeżeli dobrze pamiętam. Przecież mogę źle pamiętać. Ty miałaś tam iść. Dostaje nawet tydzień, nie? A gdzie był ich zamek? Tutaj. Gdzieś. Unlucky. Tu smoków nie będę miał, tutaj trochę tego jest do zrekrutowania. Ej, siarka. Zaraz się okaże, idę z Wolsona. Nie, ale wydaje mi się, że tam jest tylko ta kopalnia. A tu jest tylko drewno z kolei. Wiecznie drewna. Tak samo jest basjonem w tej części. Dużo tego tu mają. Nie jestem pewien, czy chcę to atakować tak jak jestem. Mogę doczekać, aż Shakti przyjdzie. To tylko ten bohater tutaj się pokazał. To nie było tak, że coś nowego się pojawiło. Dobra, wiesz co, słuchaj. Przekaż mi wszystko, co masz. Najlepiej zastąpmy to tak. I na razie zastąpmy... To tak, jak jest? Ty możesz wziąć to. O. A ty atakuj. On z tego miasta nie ma żołu się, więc to jest duży plus. Tym razem już nie mam mistrzowskiego fejsta, więc... no moment, to był ten telefon.
Dopiero zobaczyłem, że w pewnym momencie kamerka wysiada i nie czuję się z tym komfortowo. Czemu moja kamerka mi wysiadła? Gdzie ma... O, jest kamerka z powrotem. Ostatnio mam wrażenie, że coś z kablami mi bardzo mocno nie siedzi i nie wiem, o co chodzi. Wait a minute. Okej, dobra. Bo zastanawiałem się, czemu leci muzyka z Overworldu i miałem takie, wait a minute. Czemu tak właśnie jest? Slow mi to nie jest specjalnie potrzebny do szczęścia, mam wrażenie. Z tąskim bardziej. Żeby móc podlecieć i atakować. To, że mogłem podlecieć dosłownie tylko do tego jednego toglody, to też całkiem dobrym. Trochę chimy straca, ale nic nie szkodzi. O, oni mają takie szczęście do modali, a ja nie mogę. Oddajcie mi modala. Proszę. Okej, czyli nie mogę. Rozumiem. Próbujemy teraz ich zaslowować. To tak powinno zadziałać. Yep, nice. Ładnie wyszło. Ale ja też mam szczęście. Jakby nie było widać. Kula osłabienia. Co wiele wyjaśnia. Jeżeli chodzi o ten. Jeżeli chodzi o te smoki przeklęte. Wiecie co, patrząc na to, jak to szczęście wygląda. To chyba po prostu będę miał balon. Czy mogę tu coś ulepszyć? Nie, ale mogę sobie za to... No właśnie, co ja mogę chcieć zrobić? Wezmę kupię sprzedawcę artefaktów, zobaczę czy mają coś dobrego. Plus 3 do mocy, plus 4... plus 4 do ataku może być przydatne akurat. I to w sumie chyba też. Zamienię sobie to z tym. I zostanę do następnej tury już. Ciebie nie stać tak naprawdę z bardzo na nic, więc idź spać. Zostanę do następnej tury, żeby ten, żeby odnaleźć swoje manę i wziąć Wir Magii w następnej turze. Dobra, i teraz pytanie za 100 punktów. Wielny kolczuga smoczych łusek. Siła ataku, zdolność obrony plus 4. Oni ostatnio to zajomali chyba, albo ja tego ten. Albo ja tego w ogóle nie brałem. Jedno z dwojga. I teraz gdzie się dalej szło? Wydaje mi się, że na górę się szło. Ty masz dość dużo armii, więc możesz jeszcze tej wjedać dalej. A ty możesz cały czas po wiatrakach chodzić, bo nic lepszego nie wymyślę na chwilę obecną. Lepsze smoczy jaskinie nie ma sensu, bo najbardziej bym potrzebował lepsze smoki dla Motara chyba. A ona i tak nie ulepszy ich w żadnym budynku. Zielonych strażnik granicy. Teoretycznie mam 3 miasta i mógłbym... Wiesz co? AB10A. Spróbuję pójść do niego już. Zobaczę jak to się skończy. Tu jest Oldwald. Akurat go spotkałem na miejscu i zobaczę, czy to się dla mnie źle skończy. Jak dużo on ma? On ma fuj dużo armię. Nie ma jeszcze smoków, to jest duża zaleta, ale 600 troglodytów wygląda co najmniej interesująco. Ja chyba tego nie wygrywam. Jestem przekonany, że tego nie wygrywam. Wait, 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 wait. Zwłaszcza jak widzę, ile on ma moc zaklęć i manę. Odbiorę się.
Have a last slot. Może, że im ubiję jednostki strzelające? To jakoś sensownie się da to ogarnąć? 1000. 1000 im zabije jakieś 100 tych troglodytów, to trochę mało. To mi z kolei zabije ich jakieś 10, chyba wyjdę na tym lepiej. A nie, nieważne, bo zaatakuję ze złej strony i wtedy. Tarcza. No i zabiję pora raczej. Ta siatkowa tak, żeby podwójnie weszło. Z tych troglodytów jest tak dużo. Ja się ich boję. Zależnie od tego, jakie on ma zaklęcia, to jest wygrywalne, ale no właśnie mówię, zależnie od tego, jakie on ma zaklęcia... O kurwa. O Boże, o kurwa. Ten Mass Dispel mnie zaboli, coś czuję. To było interesujące. Pięćdziesiąt harpi poszło. Trochę dużo. Dobra. Czy mam gdzieś okazję double hita? Niekoniecznie. Wait. Co ja mu chcę pobić? Tak, będę to znowu. Blight na smoki mogę skwitować tarczą, jest... No zawsze to spora redukcja, ale obrażeń w tym momencie. Bo jednak większość jego obrażeń wchodzi w bezpośrednim zasięgu. O, to jest wygrywalne. Mojemu zaskoczeniu. Nie jestem pewien, czy chcę cokolwiek rzucać, zanim on nie rzuci swoich zaklęć. Bo właśnie nie byłem pewien, co on będzie chciał rzucić. Przydałby mi się teraz Mass Dispel, mam wrażenie. Tak jak on rzucał. Jedna ta, to się nie opłaca. Zaatakujemy troglodytów. Może podejdę, żeby atakować? A nieważne, uciek. Whatever. Tylko tak, teraz gdzie oni mieli zamki? Na pewno jeden mieli po lewej stronie. I chciałbym do niego jak najszybciej dobiec. Zaawansowany atak. Dejruty. Jest trzeci tydzień. Czy ja mogę gdzieś smoki dobudować? Nie. Tutaj nawet nie dobuduję. Doprawdy. To jest Jäger. Przez to, że on uciekł, zastanawiam się, czy ja nie mogę tego wygrać w tej chwili. Ma parę tych. Parę tutaj. Teraz opada obserwator, to jest fantastycznego. Wydaje mi się, że atakując ich w taki sposób mogę w miarę sensownie wygrać. W sensie podpalić niebieskiego w całej armii i wszystkich zamków, może o tak powiem. Bo tak PC wygrać to może nie, ale... to się źle skończy swoją drogą. Coś czuję. Hmm.
ale jednocześnie nie jest to coś, na co mogę dużo to radzić. 13 mocy magii. I wonder where this one is going. To zależy, jakie zaklęcie. Pamiętaj, jeżeli będzie używał tego na trzęsienia ziemi, to jest coś, co jest mi w miarę na rękę? Chociaż dość szybko pozbędę się garnizonu wtedy. Au. To źle wygląda. Anaki trochę? Chyba tego nie wygram. Bo on mnie z Lightning Boltuje na śmierć. Albo będzie skrzeszał. Nie tak, I guess. Ja tego nie wygram. Udupi mnie z maną trochę. I tak nie było tak źle, jak myślałem, że będzie, powiem szczerze. Zwłaszcza jak na to, jakie proporcje armii mieliśmy. Tu jest Outworld znowu z armią i nie podoba mi się to. Gdzie ty uciekasz, przyjacielu? On tu uciekł. Czemu on ma tyle armii? Skąd on ma tyle armii? Nie rozumiem. Ja nie jestem w stanie zrozumieć, skąd to na tyle armii. On dopiero co uciekł, mając ogromną armię przecież na mnie. A teraz znowu masz tyle jednostek. Kurwa, jeszcze te wielkie gorgony w takich ilościach. Nie pojmuję tego. Ja tego nie wygrywam. A jak tylko tutaj podlecę, to gorgony mnie ubiją. Odpójrzcie, coś stanie, jak zadatku jego gony. Dlaczego taka taka jest? Może gdzieś mieć miasto. I mean, to jest to miasto, które on ma, tylko zastanawiam się, dlaczego on ma tyle jednostek z niego. To jest to, co mnie zastanawia. Bo on nie powinien mieć w połowie tak dużej armii, jak ma. Właśnie to jest ten problem. Po tym, jak uciekł z całą swoją armię, jaką miał, to jego armia powinna być zdecydowanie mniejsza. A ja jeszcze nawet nie mogę powiedzieć, że będę sobie jakoś sensownie przekazywał jednostki, bo, well, nie mam ich hak. Tak naprawdę musiałbym mu zająć te wszystkie miasta, które on tutaj ma. Gdzie ja widzę tego jego bohatera? Właściwie na górze tutaj. Yep.
Musiałbym zająć mu wszystkie te miasta, które on ma tutaj. O, on wybiegł stamtąd, nice. I nie dawać mu odbudowywać armii żaden z nich. I wtedy za którymś razem przyjść z tymi jednostkami, które tutaj mam. Czemu on ma tego aż tyle? Boże. Nie pojmuję tego. Teraz się okaże, że on tutaj ma Grala czy Diabeł, ale to wciąż by nie zmarczyło, czemu ma tego aż tyle. Ale mogę ulepszyć. No i co teraz on tutaj będzie? Ja mu wszystko wykupię, żeby nie miał jednostek. On mnie zaatakuje, ja wszystko stracę. Daj skończydło. I mean, to jest jakiś plan, I guess. Żeby po prostu podstrzeliwać mu sporo jednostek strzelających, przynajmniej. Wiesz, ta szybka walka. Bo wyjdzie efektywnie, ja sam mam wrażenie. No właśnie, co ja mogę sensownego z nim zrobić? To mnie zastanawia. No teraz tak, on tu biega. Czy ja swoją armię wygrywam, jak on jest poza miastem? To mnie zastanawia najbardziej. Tylko no, wydaje mi się, że jeżeli ja tam podbiegnę, to on po prostu wejdzie sobie z powrotem do miasta. I tyle z tego będzie. Tutaj Oldfrad biegnie. To ja może wejdę mu na spotkanie? Znaki zapytania. Zobaczę, czy w otwartym polu mogę z nim wygrać. Jakaś naiwna część nie wierzy, że tak. Pozwólcie mi być naiwnym czy coś. Co on o tym sądzi? On poszedł tutaj. Zobaczymy teraz w takim razie. Czy ja wygrywam z nim w otwartym polu, czy nie? Oldwald, przyjacielu. W otwartym polu powinno być mi nieco łatwiej. Aczkolwiek wciąż ma tego obrzydliwie dużo, nie będę kłamał. Dobra. Master Sloth. Gorgony atakować możliwie najmniej ile się da. A najlepiej czymś, co jest bez możliwości kontrataku. Mnie najbardziej zastanawia, skąd on wziął te przeklęte gorgony. Bo on przecież nie może mieć miasta z Sadeli jako tako. Żegnajcie, Mantwery. A nie wyszło aż tak źle, to be fair. Ja to wygrywam. Chyba, że nagle zacznie spamować jakimś bugbie, jakim rezurrektem czy czymś. Masty spell, sporo mi ich umrze, a nawet nie aż tyle. Myślałem, że dużo więcej mi ich zejdzie. Dobrze, uciek. Szkoda. Ale dobra. Samo to, że ucieka, jest dla mnie dużym plusem. Śmiałbym się, by się okazało, że on po prostu spawnuje się z jakimiś chorymi ilościami jednostek.
sensie, że jak tylko pojawia się w mieście, to dostaje Bóg wie jakie armię. Pamiętaj, biorąc pod uwagę, że mówimy o kampanii Heroesów,